Rada Powiatu Łukowskiego przyjęła projekt budżetu na przyszły rok, który jest rekordowy. Tylko na wydatki inwestycyjne Powiat Łukowski przeznaczy ponad 85 milionów złotych. Budżet na 2024 rok to budżet dla młodych ludzi. Chciałem powiedzieć, że w naszych szkołach kształci się 4700 młodych uczniów. To dużo, to cieszy, to dla nich realizowane są te inwestycje w oświatę. One zwracają się jakością nauki. Mamy dobrą kadrę, ponad 500 nauczycieli. Budżet, który przewiduje dość duże w stosunku do ogólnej kwoty wydatki majątkowe, bo aż ponad 80 milionów na 246 milionów ogółu wydatków. Budżet realny do wykonania, budżet, w którym duży udział właśnie w wydatkach majątkowych mają środki zewnętrzne, bo przecież, jak w dyskusji radni wskazywali, możliwości wygospodarowania środków własnych nie są zbyt wielkie, dlatego że samorządy powiatowe są dość specyficzne. Mają duże wydatki bieżące, w szczególności na wynagrodzenia, bo mamy dużo jednostek budżetowych, takich jak szkoły, domy pomocy społecznej, domy dziecka, urzędy pracy. Przed chwilą przegłosowaliśmy budżet. Przede wszystkim to gratuluję staroście i zarządowi. Budżet ambitny. Jak popatrzymy na kwoty, które się tam znalazły, no to są naprawdę bardzo imponujące. Na ostatniej komisji edukacji, do której należę, porównywaliśmy, jak rzecz się miała na początku kadencji, więc ten budżet w 2018 roku był o połowę mniejszy, więc samo przez się rozumie w tym momencie, że ten budżet, który przyjęliśmy, jest naprawdę dobrym, imponującym budżetem. A co mi się podoba? No to, że jak zwykle zarząd pod kierunkiem starosty Szóstka nie myśli o jakiejś jednej określonej dziedzinie, tylko stawia na edukację, na sprawy socjalne, społeczne, na budowę dróg, a więc takie bardzo szerokie gospodarskie spojrzenie. Taką wisienką na torcie to jest dokończenie strzelnicy. Myślę, że to jest spełnienie marzeń nie tylko naszych, nas jako radnych, ale marzeń uczniów, marzeń nauczycieli, którzy pracują w szkole w Radoryżu Smolanym. Kolejne ważne punkty tego budżetu to są zabezpieczone środki na podwyżki dla pracowników, bardzo potrzebne dla właśnie podniesienia standardu. Oczywiście za małe jak na potrzeby, a jednocześnie tyle, ile możemy sobie na to pozwolić. Myślę, że ten budżet jest trudny, on będzie trudny do zrealizowania, ale myślę, że wszystko, co trudne, to nas wzmacnia tylko. Także wierzę, że kolejny budżet uda nam się zrealizować i uda nam się doprowadzić oczywiście do końca i myślę, że ten wynik jeszcze poprawimy. Dla mnie osobiście to myślę, że kwestia sfinansowania strzelnicy w Radoryżu Smolanym. Przypominam sobie jeszcze poprzednią kadencję, kiedy rozpoczynały się pierwsze zabiegi, wizje dyrekcji szkoły i ona właśnie w tej chwili się spełnia po kilku latach, ale bardzo dobrze, że tak jest. Bardzo dobrze, że zarząd powiatu podjął realizację tego zamierzenia i to uważam za chyba najważniejszy element w tym przyszłym budżecie.